Hej, witam wszystkich, Daniel z tej strony i słuchajcie, tu macie gameplay solo. I raz, tylko raz, zagrałem sobie tym shotgunem, tą pompą i to na dodatek jeszcze bez oddechu smoka. Tylko żeby sprawdzić, ile to tak naprawdę wymaga moich szarych komórek, żeby po prostu grać w tą grę. Dodatkowo jeszcze zagrałem sakinem, kolejną, po prostu popsutą, mocną bronią, tym razem na daleki dystans. Więc chciałem sprawdzić, jak to jest i byłem niewyspany, szczerze mówiąc, byłem niewyspany, to była ciężka noc, byłem bardzo zmęczony, nierozgrzany, zimne nadgarstki, nieskupiony i tak naprawdę bez większej ochoty do grania. I byłem zdumiony, jak bardzo łatwo to wszystko szło, będąc właśnie w takim stanie, bez większego wysiłku, bez większego myślenia. Aktualnie tak to wygląda i nie imponuje mi to, szczerze mówiąc, nudne to jest i nie mogę się doczekać, aż po prostu ten balans broni się zmieni. Mimo wszystko zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Życzę wam miłego oglądania. Czasami ratowałem je tam poprawne decyzje, bo mimo wszystko jakieś tam decyzje dobre podejmowałem, a czasami po prostu ratowałem je ta pompa, która, no bądźmy szczerzy, to jest bez sensu, szczerze mówiąc. Więc miłego oglądania i do zobaczenia w następnych filmach oraz na live'ach. No dobra. Tak mi ktoś sugerował w komentarzu, powinienem schować dumę do kieszeni i zagrać tą pompą i świetnie się bawić. Problem w tym, że znając mnie, będzie mi się strasznie ciężko się bawić, bo ja generalnie nie jestem fanem broni, która jest zbyt mocna i zbyt łatwa do użycia. Ja uważam, że jeżeli coś jest mocne, powinno mieć jakąś tam, jakąś formę skilla trzeba, lub jakąś skilla trzeba mieć, żeby tą broń używać, wykorzystać. Na przykład snajperki. Więc no, pompa w tym przypadku nie jest zbyt mocna. Ja muszę szybko wylądować na dole, bo mnie ten zabije. Szybko muszę tu wejść. Jeden jest u mnie u góry, drugi jest tu, zapuścimy to. Mamy się tu. Popał mi chłopak, który jest obok. Więc ja muszę szybko wejść z kolbą. 2, 3. Okej, mam Lachmana, mogę wejść tu, wezmę tylko broń na wszelki wypadek, wiem, że on jest na górze. O k***a, wiem, że on jest na górze, myślałem, że on jest na górze, on nie był na górze. Ale bierz się z botami. To jest to. Zero ma. Tak się myślałem, boty go zabiły. Super gra. Co jest? Bot jest na 3 strzały, a zwykły chłop na 2? Żartujesz. To mam, to mogę wypierdolić. Kolejne bounty mam. O! Na leki. Mogę go zlajkmarkować w ogóle.
proszę. Cofać, ciekawe. Tam nie mam nightmarku? Wynurz się raz. Wynurz się raz, no. Okej. Okay. Tak cię złapię. Jeszcze tu jest? Ej! Sprytne. Okej, okay, sprytne! Jakie to jest głupie. Jakie to jest głupie. Mogłem wziąć tego selwa. Okej, okay. Jestem na samym środku strefy. Trochę w ziemi niczyjej. Z każdej strony może ktoś być. Jeżeli bym chciał wygrać, zrobiłbym pinwheel rotation. Szczerze mówiąc, mam to w nosie. A, polecimy sobie. O! Aj! My man! Don't run! So fucking stupid. Czemu on nie walczył ze mną, kiedy ja do niego strzelałem? Ja osobiście bym zrobił dokładnie kuźma mać to samo. Dlatego, że słyszał be 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 be. Jakiś żuk z pompą mnie atakuje, be 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 be. Na bliski dystans nie mam szans, ble 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 ble. Więc pójdę się schować. No i to była jedyna dobra opcja. I tak bym go zabił. Jeżeli ja bym miał Lachmana, jakiś ogarnięty gracz by poszedł do mnie z pompą, bym zginął. Nieważne co bym zrobił, mógłbym się nawet zestrać mu na głowę. Tak bym nic nie zrobił. W takim stanie jest ta gra. Ty moje banty zabraliście? Nie, nie zabraliście. Idzie ktoś ze strefy? Nikt? Alright, alright, alright. Ale słabe strzały. Jestem kompletnie nierozgrzany. Dawno nie grałem. Nie, mam problem z mikro ruchami na myszce. Nie mogłem go trafić. Muszę po pierwsze, mam zimne nadgarstki i zimne dłonie. Ale mam problem z mikrostrzałami. Mikrostrzałami, przepraszam. Mikro
mikro adjustments, mikro ruchy, wiecie o co chodzi, czyli ruchy nadgarstka. Widzicie, mi się trzęsie nadgarstek? To bardzo mi się trzęsie nadgarstek przy tym. What the fuck? Widzicie, jakie to jest kuźwa mać głupie? Z bombą kolejny idiotyzm. No dobra, wycofam się. Może mnie nie spikuje. Coś miałeś ciekawego? Nic, okej. To ja idę do wody. Nie ma sensu szukać szczęścia w sklepie. On zaraz będzie rotować. Może go złapię. Wyciągnę teraz Sakina i się rozejrzę. Polają się między sobą. On był na tyle ogarnięty, żeby się schować, jak usłyszał drona z bombą. Mądrze. Z tego strony. Ktoś już przepłynął. Ktoś jeszcze się dusi? Lepiej zagram szeroko, bo nie wiem, kto to jest. Kto się dusił? Jest. A, Advanced spalił ten, który zrobił twierdzę. Że się szarą strefę. On prawdopodobnie wygra ten mecz. GG's, brother. Jak wygrasz, nie masz pompy, gratulacje. Ale jest mi zimno, mam strasznie zimne nadgarstki. To ja mam w ekwipunku? Selva, mam maskę. To, no kolejne to. Ma Advanced'a. Gdzie ty siedzisz? Poczekaj, zobaczmy, zobaczmy tą. Gdzie ty siedzisz? Raczej siedzisz w strefie już. Proszę dojść do strefy. Gdzie ja mogę iść? Mogę siedzieć na krawędzi, nie muszę się ruszać. Kurde, mimo że nie potrafię strzelać, to i tak coś tam ugrałem w tej grze, to jest niesamowite. Mimo że ledwo strzelam tak naprawdę. Ledwo strzela. O, shit! Lecy. Ty? To nie jest chłop. Kto mnie na plecach widział? Okej, okay, widzę cię. No ale ty się musisz teraz ruszać pierwszy, nie ja. O! Dobra, spokojne. Jedna smoła. Druga smoła. Okej. Okay. No tam się przemieścił. Co my tu mamy? Jedną kreskę maski. A, ja nie mam restoka. Niekorzystnie. Zapomniałem. Chyba będę musiał wejść na stację, zobaczyć co tu się dzieje. Nawet nie mam shotguna z tymi ogniowymi. Okej, okay, jest za mną na wysokim budynku. Ja raczej jestem tutaj golden retriever. Popchnie do mnie? Popchnął do mnie. Jest sens już przechodzić? Za sekundę. Teraz.
sobie zagram maskę. Trochę się pokrztuszę, ale to nic. Powinienem ugrać to mimo wszystko. Pode mną. Ktoś... Jeden leży. Drugi leży. Z nim fair. Przegrałem z nim fair akurat. Zrób mi kreszkę. Brawo. Mogłem pompę wyciągnąć. Tak mnie to nie obchodzi. Gdybym wziął pompę, to może bym wygrał, ale nie wiedziałem, gdzie on jest. I też nie trafiłem moich strzałów. Gdybym tak naprawdę się wcelował dobrze z Sakina, to bym go pokonał. Ale się nie wcelowałem. Jakie to jest głupie. Wygrałbym to, gdybym po pierwsze nie strzelał jak taki cymbał ostatni, który nie potrafi strzelać. Po drugie, gdybym był troszeczkę bardziej spostrzegawczy i bardziej rozgrzany, a po trzecie, gdybym miał pompę, może bym wygrał. Może tak, może nie. Jakie to jest głupie. No to... Wygrałbym to bez większego tak naprawdę wysiłku. No, ile fragów miałem? 14, 15 fragów, no. Ajajaj. No nic. Dzięki za oglądanie. Czekamy na poprawę tej gry.